Witajcie w programie Mossart News. I żeby od razu strzelić z grubej rury, pytanie do autora kanału. Tylko nie z grubej, tylko nie z grubej, wypraszam sobie. Najwyżej z puszystej. Pytanie brzmi, jak to się stało, że dziś obchodzimy powstanie okrągłego 221 filmu na kanale Mossarta? Proszę powiedzieć, jak do tego doszło. Na początku nakręciłem jeden film. Potem tak mnie jakoś naszło, sam nie wiem czemu, żeby nakręcić kolejny. I tak już poszło dalej? Nie, potem to wyjechałem. To kto nakręcił resztę? Nie wiem. No to z innej beczki. W ostatnich dniach Mossar dotrzymał filtr od pana Pawła Głogowskiego. To sera Extreme 1200. Pan Paweł wymieniał kubeł na nowy i taka właśnie sera została mu na stanie. Postanowił ją Mozartowi podarować. A on się zgodził, bo zgodnie ze starym przysłowiem pszczół żądlących, zapasowy kubeł się zawsze przyda, bo nigdy nie wiadomo co i kiedy pieprznie. W Wuhan nie znali tego powiedzenia i pieprzło. To teraz kilka szybkich informacji na temat tego filtra. Ten kubeł przeznaczony jest do akwariów od 200 do 1200 litrów. Filtr bez obciążenia może w ciągu godziny przepuścić przez siebie 1220 litrów wody, czyli w ciągu doby przefiltruje akwarium 1200 litrów 24 razy. Posiada cztery kosze na media i lampę UV wbudowaną w filtr. Myślę, że Mozart już wkrótce pokaże film na temat tego filtra. Pokaże to, tamto i owo, a na koniec wyjaśni, że rzeczy włączone do prądu działają lepiej. A teraz tak, tak, tak. No, nie ma to tamto. Chciałem podziękować panu Pawłowi i życzyć zdrowia, bo zdrowie jest teraz najważniejsze. To z innej beczki. To z Monty Pythona. Ja bym to zmienił. To z innego akwarium. Niedawno, za sprawą dwóch tajemniczych osób, do akwarium 375 litrów dokooptowała para Apistogramma kakadu. Oddajmy więc głos Mozartowi, niech powie coś na temat tych ryb. Ja się nie znam na rybach. Mokre do mnie napisał. Chcesz apistogramy? Ja najpierw nie wiedziałem o co chodzi. Czy jakimś ziołem z Tybetu zaczął handlować? Czy chce mnie czymś zarazić? No absolutnie nie miałem pojęcia, ale mi wyjaśnił, że to ryby. Takie ze skrzelami. A zna pan jakieś ryby bez skrzeli? Y... Komisarz je ryba Tu ryba, wzywam cię akwarium. I właśnie w ten tajemniczy nie do końca odgadniony sposób trafiła do akwarium para braci pielęgniczek Kakadu. Ryby te pochodzą z Ameryki Południowej. Jak na dwa samce, to mają dużo miejsca i raczej się nie pozabijają. Co ciekawe, często są widywane pływając koło siebie, szczególnie w czasie karmienia. Nie zauważono, aby jakąś większą agresję przejawiały wobec innych ryb. Pewnie zmieniłoby się to, gdyby trafiła tu samica. Wtedy mógłby się zacząć lekki dym. Gdyż jak wszyscy wiedzą, samice zawsze odpowiedzialne są za dym. Nie wiem czemu. Widocznie natura w ten sposób reguluje gnuśność samców. Ale jak na razie jest spokój. W ostatnim czasie pojawiły się sugestie, iż za nadmierne odparowywanie wody w akwarium odpowiedzialny jest kot Mosarta o wdzięcznym imieniu Meksy, nazywany również pan Makrela lub piepsony futsak. Okazało się, że kot przebywa na akwarium kilka razy w ciągu dnia i pomimo tego, że cały czas ma naszykowaną Michę z wodą, to i tak popija wodę ze zbiornika. Ilość wody nie została jeszcze ustalona, ale trwają obliczenia. A przynajmniej próby takich obliczeń. Pracownik NASA, który przybył w celu dokonania pomiarów i zważenia się razem z kotem przed i po piciu, na własnej skórze przekonał się, że Meksyk posiada pazury nie od parady. Teraz Mossard musi mu zwrócić pieniądze za surdut i galowe dresy. I jeszcze za sandały. Tak, jeszcze zasandały, bo pogubił jak uciekał. W każdym razie ilość wody, która znika w kocie, nie została ustalona i kwestia nadmiernego odparowywania nie została jeszcze do końca wyjaśniona. W ostatnich dniach została odpalona kolejna platforma do kontaktu z widzami i ich integracji. To brzmi, jakby coś wystartowało z kosmodromu w Kazachstanie. Bo trochę tak jest: Mozart po długich namysłach postanowił zaprząc do współpracy z widzami oprogramowanie przeznaczone z początku wyłącznie dla graczy, czyli komunikator głosowy Discord. Program ten oprócz tego, że umożliwia kontakt głosowy, nielimitowanej grupie użytkowników naraz, to jeszcze daje możliwość kontaktu pisemnego, czyli zadawania pytań, rozmów typowo czatowych i czytania tego, co tam Mossard wymyślił. Serwer Discorda będzie się rozwijał powoli, powstał parę lat temu i był przeznaczony do czego innego, czyli do grania. Ale go przerobiłem i teraz jest oficjalnym serwerem kanału Mossard z YouTube. Jest z nim też zintegrowany. Każdy, kto skorzysta z zaproszenia umieszczonego w opisie pod filmem, będzie mógł sobie tam popisać z innymi subskrybentami i oglądaczami kanału. Będzie mógł zadać pytania, umieścić zdjęcia swoich baniaczków, skorzystać z bazy roślin akwarystycznych ze zdjęciami, rozpoznać chorobę swojej rośliny, czy też zapytać o identyfikację swojego krzaczora. No i oczywiście, pogadać z innymi, a może i ze mną, jak będę miał trochę czasu na rozmowy. Serwer będzie rozbudowywany. Planowane są jego udoskonalenia, więc pewnie będzie jeszcze kilka nowych kanałów. Można też coś zaproponować od siebie. Jestem otwarty, jeśli to będzie miało ręce i nogi. Poza tym planuję go wykorzystać do przekazów w formie live, gdzie będzie można zapraszać na przykład gości i sobie z nimi rozmawiać. Plany są, mam nadzieję, że i realizacja nadejdzie z czasem. Tak więc serwer jest cały czas w budowie, ale podstawowe funkcje działają, więc można już z niego korzystać. A ja sobie w tym czasie pouzupełniam wszelkie bazy danych. To praca żmudna i długotrwała, ale mam nadzieję, że się komuś przyda. I będziemy sobie gadać, plotkować i wymieniać zdjęciami gołej jadzi w akwarium. No, może niekoniecznie. To znaczy, niekoniecznie gadać i plotkować. Żeby nie kontynuować tego tematu, proponuję, aby pan szanowny zdradził na koniec, jakie plany filmowe na najbliższe dziesięciolecie z mumią Mosarta. Czemu mumią? No bo to wiadomo, kiedy nam pan zemrze. No, no nie wiadomo, fakt. Powiedz Bogu o swoich planach, a rozbawisz go do łez. Więc z pewnością dochodzącą do 10% pojawią się kolejne filmy opowiadające o walce z różnymi syfami w akwarium z syfami niebędącymi glonami. Oprócz tego obiecany przegląd poszczególnych glonów i tak samo walka z nimi. Co tam jeszcze? A, no film o filtrze od pana Pawła Głogowskiego. No i update akwarium 240 litrów, a potem filmik o 375, żeby pokazać jak się przyjęły albo nie przyjęły rośliny od mokrych. No i to chyba tak w skrócie plan na kilka najbliższych tygodni. Oczywiście mogą mi na bieżąco wpaść jakieś pomysły, o których jeszcze nic nie wiem. Miał pan jeszcze o naszym wspólnym wyciu wspomnieć. Eee, a właśnie, na kanale pojawił się utwór wywyty przez grupę dwóch telesforów czyli mnie i pana Staska. To piosenka akwarystyczna na motywach utworu Czerwonych Gitar ciągle pada. Nasz kawałek ma tytuł ciągle badam. Niestety, kawałek nie jest publicznie dostępny dla każdego. Boś pan pazerny jest. Tak, ktoś napisał, że nie udostępnienie tego kawałka publicznie i umożliwienie słuchania go tylko wspierającym kanał to pazerność. Otóż wyjaśniam, po to ktoś sponsoruje kanał, żeby coś z tego miał. To, co otrzymują wspierający, jest jasno określone i można sobie w linku pod filmem zobaczyć, jakie bonusy należą się sponsorom. Co prawda, żaden ze sponsorów nie wpłaca tyle, aby należał mu się prywatny film, ale stwierdziłem, że jakaś ekstra nagroda się należy. Taka moja decyzja. I nie ma co z nią dyskutować. Więc każdy, kto chce piosenki wysłuchać, musi zostać wspierającym. Ale to nie jest jakiś nakaz. Kto chce zapłacić za to 10 zł zapłaci. Kto nie chce, nie zapłaci. Czyli pazerność pana wylazła. Ta, za zarobione pieniądze spędzę wakacje na krecie. Kret się zgodził? Nie wiem, śnieg zapadał i krecik jeszcze nie wylazł. Pan go pozdrowi od Staska i na tym kończymy newsy. Dobranoc.